Burmistrzu, wspomniał Pan o zalewie. Podobno od poniedziałku już trwają prace, tam jakaś chemia jest wsypywana. Może Pan rozwinąć ten temat? To znaczy w tej chwili bardziej trwają takie prace związane z badaniem wody i z określeniem roślinności, którą tam trzeba, powiem tak, może niefortunnie, zaapikować naszym wodom w zalewie, żeby te wody stały się czystsze, tak? I tutaj firma, która to wykonuje, na tym się w tej chwili skupia. Wiem, że już wyszukali takie rośliny, które mogą się tam zaadoptować, a jednocześnie będą spełniały tę funkcję jakby pierwszego takiego filtra, przez który będzie płynęła Zadrna, bo to przecież Zadrna tam zasila nasz zalew. To jest to i docelowo ta firma będzie też aplikować ten środek, który ma zalew oczyścić i wiem, że już w części przynajmniej naszego zalewu woda już jest bardzo, bardzo klarowna, że już mamy takie pozytywne efekty działalności z poprzedniego okresu, kiedy to po tej aplikacji zmieniła się jakby flora i fauna w zalewie, bardziej może flora. I tutaj, proszę Państwa, przedstawiciele tej firmy, którzy u mnie byli wczoraj tutaj w ratuszu, zapewniają, że będziemy mieli czysty zalew przyszłym roku. Zapewniają, więc skąd biorą takie zapewnienia? Otóż oczyścili już w Polsce 350 zbiorników tą metodą. Jeżeli to się potwierdzi, a będziemy może już nawet wiedzieli za tydzień czy dwa po tej aplikacji, to proszę Państwa, powiem tak, że to będzie kosmiczna sprawa dla Kamiennej Góry. Nie będziemy musieli wywozić setek ton mułu. Nie będziemy musieli, proszę Państwa, spuszczać wody, wyprowadzać stamtąd, wynosić ryb. Nie będzie smrodu w całym mieście, który na pewno by się pojawił, gdybyśmy właśnie szli na tę operację mechaniczną. I to wszystko, unikniemy tych kłopotów, a zaoszczędzimy przy tym bardzo dużo pieniędzy. Bo metoda mechaniczna wiązała się z kosztem co najmniej kilku milionów złotych. No i z problemami związanymi także z ochroną środowiska, no bo gdzie wywieźć ten muł, ten szlam? Teraz nie będziemy tego mieli. No wręcz już mogę zdradzić, że jak poszukują, biorą próbki wody i sprawdzają dno, to w niektórych miejscach już, proszę Państwa, muł jest na 3 czy 5 centymetrów, a było na kilkadziesiąt. Więc jakaś tajemnicza historia, która powoduje, że ten muł się jednak uwalnia i nie zalega na dnie, tylko jest konsumowany przez bakterie, które później spływają dalej do Zadry. Także zalew to jest bardzo optymistyczna dla Kamiennej Góry historia. W przyszłym roku uruchomimy na zalewie kąpielisko.